Witam was bardzo serdecznie w ten piękny czwartek. No i oczywiście na CSGO Skinsie się znajdujemy. Leci bitewka na 11,5 koła. No i ta druga skrzynka, no niestety tak, no dosyć tutaj przeciętnie dla mnie dała. Dla Rosso, czekaj, tutaj ten Bowie. 2 koła. Okej, szczerze myślałem, że może być on wart ciut więcej i w ogóle myślałem, że to jest Emerald na początku. No ale okej, no póki co przewagi niestety nie udało nam się tutaj zrobić. Mam jeszcze skrzynki, oczywiście White Gloves na buście. Ile, przepraszam? 4 koła. No dobra, jak tyle kosztują, to nie będę narzekał. No ale właśnie, te cool minty, no też trochę kosztują. Tutaj te spadają ładne dla nas, no ale tylko tysiaczek. Ostatnia i chyba przegraliśmy, co? Chyba, że dobry stan będziemy mieli. Ja nie mogę, ty. O 400 zł. Oczywiście, misiu, przypominam ci, że masz giveaway na CSGO skins, jak wpłacasz z konem Crocs i to możesz sobie wygrać takie ładne skiny. Oczywiście, jak uda ci się wygrać, no to po wpłacie dostaniesz taki prezent. Jak nie dostaniesz, no to znaczy, że wygrać ci się nie udało. No i oczywiście, im więcej wpłacisz, tym większa szansa na wygraną. Również konkurs na skina, jak chcesz wygrać, sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzek oczywiście napisz. Na Discorda dołącz, no już i oczywiście kodu Croxy na CSGO skins, jako są pełnoletnie miejsce, zaraz ci pokażę, gdzie ten kodzik się wpisuje, no ale chyba każdy dobrze wie, gdzie kodzik Croxy się wpisuje. Wystarczy, że zalogujesz się z linku zapisu bądź klikniesz magiczny zielony plusik tutaj i wpisz rzeczywiście kodzik Croxy przez 2x10% więcej do każdej wpłaty. No i oczywiście skrzyneczka na start za free dla nowych użytkowników, więc warto skorzystać, no bo mieć skrzynkę za free, a nie mieć stary. No to wiesz, może akurat ci się poszczęści. Pamiętam, że kiedyś się otwierała taką skrzynkę właśnie za to saldo, co dostajesz. I tam Frontside Misty jakaś 47. Dało się trafić. No i dużo osób faktycznie tego kałacha trafiało, nie? Wystarczy trochę szczęścia mieć. Ostatnia skrzynia, ta, no ta pierwsza eventowa. Mamy TK, 550 zł Adrian ma, więc no, trzeba tutaj podgonić tych właśnie droższych skrzynkach, najdroższych tak naprawdę na eventowych. No póki co to się przedsięwzięcie nie udaje, bo spada mu ten kałaszek, pamiątka rodzinna, mam go dokładnie w tym stanie. Śliczny jest, naprawdę śliczny jest. Top kałachów w grze. No czy tu będzie jakaś niespodzianka jeszcze? Ostatnia skrzynia, generalnie bitwa taka, kurczę, przeciętna mocna, nie? Wydaliśmy 1900, no tu nawet, no, delikatnie jest na plus. No ale co to za plus tak naprawdę, nie? Dawno nie próbowałem Tiger Toothów, więc zobaczmy, jak pójdzie nam dzisiaj. Znaczy, dawno nie próbowałem. Dawno tak bardziej się w sumie nie skupiłem na tej skrzyni. Aha, no właśnie. Chciałem dać underdoga, tak szczerze. No ale, no wiesz, no zawsze kończy się tylko na intencjach, a potem finalnie i tak, wiesz, no... No nie rozumiem po prostu o tym. Moje szczęście do zmieniania tych trybów nie istnieje po prostu, nie? 2300 koszty bitwy. No i jesteśmy naprawdę na bardzo dużym minus póki co na tym filmie. No tak naprawdę dobrze jeszcze nie zaczęliśmy. Ostatnia skrzynia, no i jeszcze tutaj do Kiermany Alexa, więc no zarobił sobie na mnie 7 koła prawie. Nie podoba mi się to, nie lubię, jak ktoś na mnie zarabia, ale no tutaj bitwa jakaś. 1300 zł, zobaczmy, jak nam pójdzie. No pierwsze otwarcie takie 117, okej. Okay. No jednak trochę kosztuje ten skin. No tu po uspie. Filtested. No ale overall tak to jest na minus, nie? Skrzynia za ponad 400 wy. Kałach dla nas. I chyba będzie bitwa wygrana w końcu. No ale właśnie, no. Co to za wygrana? Jesteśmy 200 wy na minus, więc no próbujemy chyba z kolejną, nie? Nie chce się jeszcze wpierdzieć tu w te gemstone'y, więc skrzynia Luxurious. No wróćmy sobie tak, nie wiem, 7 to może za dużo. No te podboostowane trochę kosztują. Dobra, zróbmy coś takiego. I weźmy 3 osoby i weźmy underdoga. Ja coś czuję, że to jest, kurczę, bitwa, która no musi mi oddać, tak? Jeszcze dzisiaj nic mi chyba nie oddało, nie? Tak mi się wydaje. Żadna bitwa. Mam nadzieję, że widzowi oddaje chociaż. Z konem Croxy oczywiście. Klasyczek. Underdoga wrzucam. Dostaję najlepszy drop. Kto by się spodziewał? Zobaczmy dalej. Nie, on miał jakieś. Nie wiem. I po co? Nie wiem. Czy znacie osobę, która ma większego niefarta? Przecież to jest niepojęte, naprawdę. Dobrze wyczułem skrzynkę. Fajną wyczułem skrzynkę. No ale znowu nie trafiłem ten tryb, kurczę. No totalnie... Totalnie nie jestem w stanie dobrze trafić trybu. No chociaż tutaj no nawet na normalnym bym nie wygrał. No 10 koła w tej bitwie, bo no to mógłby być, no, taki lekki game changer, nie? Mamy oczywiście tokeny, które zdobywamy, no po prostu grając na bitwach. Nieważne, czy wygrywamy, czy przegrywamy, więc kupimy sobie taką nawajkę. Zostaje nam wtedy 63 koła. Możemy kupić tego USPA. I teraz sprzedajemy to. Mamy 1100, tak naprawdę taki cashback, więc spoko. I możemy poświęcić to na skrzynkę 50-50. Zobaczymy, jak ona się zachowa na case battle. Mam szczerą nadzieję, że po tej bitwie nie będę musiał się z wami żegnać. Pierwsze otwarcie. Klasycznie najlepiej leci dla mnie. Drugi totalnie puściutko. Nie ma żadnego jeszcze butterfly'a, więc no może coś tu dla Isamu, może coś dla Adriana. No chyba nie. 2500 u mnie. No coś dla Diego musi spaść. No, chyba, że jest ten Royal.
Jakoś, nie wiem, kosa czy coś? Ja pierdolę. Nie no, to jest hit.